Dzisiaj mamy przyjemność spotkać się z człowiekiem, który ma ponad 30 lat doświadczenia w gastronomii. Witajcie, Marcin Wagowicz, właściciel sieci Aioli, Momo oraz Bania Luka. Czego oczekujesz? Szczegółów od środka. Gastronomia to nie tylko jedzenie, że my, restauratorzy, tworzymy pewną kulturę, obyczajowość w społeczeństwie i wydaje mi się, że powinniśmy mieć świadomość, że to nie tylko kotlet i jego jakość, ale tak naprawdę cały klimat, który stworzymy w restauracji, to jest bardzo ważne dla nas wszystkich. Na pewno to jest fajne doświadczenie i fajna inwestycja w przyszłość. Kiedy się okazują takie wydarzenia na Facebooku, to się wydaje, a kolejne wydarzenie. Ale ludzie się liczą i przygotowanie takiego wydarzenia też się liczy. Także dla nas to była fajna inwestycja, fajne doświadczenie i również polecamy na przyszłość. Ale najważniejsze, że teraz też jesteśmy i bardzo się cieszymy, że możecie takie wydarzenia dla nas być fajnymi organizatorami. A my możemy fajnie spędzać czas. Rozmawiałem z takim dużym producentem mięsa i mówi, wiesz, od produkowania mięsa to jesteśmy my, a wy jesteście od sprzedawania pewnych marzeń, pewnych emocji, pewnych relacji nawet. I jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to rzeczywiście może być problem w gastronomii. Spalone mięso, niedosmażone mięso, jaki to jest problem? Zawsze można wymienić, tylko czy ktoś umie to tak wymienić, że ten, który to komunikował, będzie z tego zadowolony, wyjdzie i powie, super robotę robią, bo kurczę, umieją naprawdę zachować się w danych sytuacjach. Restauracja to zespół, nie właściciel. Tak naprawdę mój pierwszy pomysł na gastronomię to wcale nie był związany z restauracją, a z miejscem bardziej kulturalnym, znaczy takim bardziej artystycznym, gdzie miały grać zespoły rockowe. Gdybym nie zarządzał bezpośrednio, gdybym nie pracował za tak zwaną ladą, gdybym sam nie próbował gotować, sam nie próbował wydawać i tak dalej, to miałbym wiele innych pomysłów i mniej zrozumienia dla tego, co robiliśmy. Żeby ten sukces osiągnąć, to niestety, jeżeli twoi pracownicy pracują 16 godzin, to ty pracujesz 24. Ja wychodzę z założenia, że restauracje czy w ogóle gastronomię robimy dla was, znaczy dla ludzi, nie dla siebie robię to. Moja mama zawsze mówiła, że dopóki będziesz blisko jedzenia, to nigdy nie będziesz głodny. Jakie pana wrażenie od dzisiejszego spotkania? Wiecie co, no, nie często bywam na takich konferencjach i wydaje mi się, że po pytaniach z sali to jest wiele osób, które nie do końca wie tak naprawdę, jak rozpocząć tą karierę jakąkolwiek biznesową, więc myślę, że tego typu spotkania są pomocne, bo zawsze w jakiś sposób otwierają tą wyobraźnię. I sam pewnie korzystałbym w swoim czasie z takich możliwości, ale w tamtych czasach nie było.